czujecie. Czujecie tą energię, która do was płynie? Alina Munkowa i zespół Enel. Wspaniałe energetyczne połączenie. Kozaki to są w ogóle fajne chłopaki. A Halina, zawsze to sobie powtarzamy, jak się widzimy, to znaczy ja zawsze mówię. To jest niewiarygodne widzieć takie zjawisko na scenie. To jest niewiarygodne widzieć dwa w jednym. Kogoś, kto jest tak nieprzyzwoicie piękny i na dodatek utalentowany. Halina Młynkowa. Marzena, po prostu naprawdę wiesz, że się lubię z tobą spotykać. Proszę państwa, powiedzieliśmy, zapowiedziałam na dzień dobry, przepraszam, na dobry wieczór, że to jest coś, czego jeszcze w Polsce nie było. Ja się strasznie cieszę, że zapoczątkowała to Halina. Zwyczaj importowany z Czech. Chrzest płyty. No a oczywiście skoro chrzest płyty, to wiadomo. Podczas chrztu musi być ojciec chrzestny. Tu się składa tak pięknie, że mamy trzech ojców chrzestnych. Pierwszy z nich w imieniu zespołu Enej, Lolek, czyli Piotr Sołoducha. Zapraszam cię. Lolek, wystąp! Wystąpiłem. Ale poczekaj, bo za chwilę będziesz się spowiadał, tak? Będziesz mógł mówić, Loleczku, nie uciekaj. Czy państwo zauważyli, jakie Lolek ma fancy buty kozackie złote? Czy państwo bardziej zauważyli, jak to jest ciepło i gorące niż moje buty, ale... Loleczku, przede wszystkim zauważamy, jaki jesteś piękny i utalentowany. Wytręć ci pod z czoła chcesz. Ale słuchajcie, ja wam coś chciałam powiedzieć, dopóki zespół nie wyszedł, to tu nie było tak gorące. Ja nie wiem, panowie, co wy robicie. To jest ta kozacka moc, Halinko. Drugi ojciec chrzestny, zapraszam na scenę Jana Kumickiego, dyrektora muzycznego Universal Music Polska, którzy wydali tę płytę. Ale nie, no poczekajcie. Dyrektorze, Janie, mogę zwracać się Janie do ciebie, ale wystąpcie koło Haliny, ojcowi chrzestni, wystąp. Czy ja muszę być zawsze kaowcem? Czy ja muszę być, ale tak bardziej, kroczek do przodu. I trzeci ojciec chrzestny płyty po drugiej stronie lustra, przy pięknej płyty Haliny Młynkowej. Uwaga, producent płyty Leszek Wronka! I znowu wstąpili. Czy wy widzicie, to uroda Haliny tak onieśmiela. Uwaga, rozpoczynam może od dyrektora, zacznę. Mój mąż z zawodu jest dyrektorem, dyrektor Jan Kubicki. Zawsze podczas chrztu. To jest nowe życie, nowe dziecko, to jest radość, to są oczekiwania. Czego byś, Janie, życzył tej płycie, Alinie? Jakie masz oczekiwania w związku z tym dzieckiem, pięknym dzieckiem? Życzę temu dziecku, tej płycie, Alinie, sukcesu i ogromu wzruszeń wszystkim słuchaczom. Jan Kubicki, brawa! Dziękuję bardzo. Kozaku, a teraz to jest ten moment, żebyś ty się odezwał. Twoje oczekiwania. Radość, nowe życie, narodziła się nam w październiku. Przepiękna cud płyta. Ja bym chciał tylko na początku powiedzieć, że będę po raz trzeci ojcem chrzestnym, więc dlatego na wszystkim jest bardzo miło. A tak czysto jakby na poważnie muzycznie, to przede wszystkim Halinie życzę mnóstwo zdrowia. Gdy będzie zdrowie, to cała reszta powinna się ułożyć. A samej płycie życzę złota, platyny i diamentów, czego tylko można sobie życzyć jak artysta. Ponieważ ja naprawdę, ja nie mówiłam tylko grzecznościowo, że mam słabość do kozaków, to ja przygotowałam się i po ukraińsku powiem ci duże dziakuju. Duże dziakuju, tak oczy. Duże dziakuju, ale duże proszę. Kochaju, ciebie takoż. Okej. Okay. Uwaga, nie przed kozakiem, za kozakiem pędzę do trzeciego ojca chrzestnego. Leszku, czego życzysz i czego byś się spodziewał po tym dziecku? Jakie są twoje oczekiwania? No, jesteśmy z Haliną w zasadzie już rok. To nie żadna tajemnica. Przed pół rokiem zaczęliśmy pracę nad tym dzieckiem.
na świecie, jak każdy ojciec chrzestny życzy temu dziecku. Ja muszę powiedzieć trochę, że jestem również ojcem tych utworów i tej płyty. Kompozytorem, tak, producentem, ty jesteś w ogóle taki człowiek. A, wiem. Nie, ale chciałem powiedzieć, że jak każdy ojciec życzy zdrowia, szczęścia i świetnej perspektywy. No, i ja tego płycie to życzę oczywiście i Alince też. No dobrze, kochani. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kochani przyjaciele, wielbiciele Haliny Młynkowej, tych wspaniałych artystów, kochani ojcowie, chrzestni tej płyty. W kościele jest woda święcona. My też mamy wodę święconą. Jak się chrzci płytę, to się chrzci, prawda? My mamy szampana i tak właśnie w Czechach wygląda zwyczaj chrzczenia płyty. Jest, jest, Leszku, proszę bardzo. Trzeci ojciec chrzestny, Leszek Wronka, będzie chrzcił płytę. Piszczeć to piszczeć! Jestem profesjonalistą w otwieraniu szampanów. To jest ta woda święcona, która nawodzi. Jest! Płyta jest! Polewamy płytę! I tak jest, proszę Państwa, w Czechach. Czyż to nie piękny zwyczaj? Czyż to nie piękny zwyczaj? Halina, jesteś pierwsza! Jesteś pierwsza w Polsce, która w taki sposób świętuje wydanie płyty. Chrzest płyty, o tym marzyłaś, prawda? I o tym nie tylko marzyłam, ale dzisiejszy wieczór jest szczególny, jeśli chodzi w ogóle o płyty, jeśli chodzi w ogóle o bilety, ponieważ... Z wielką pompą. Dyrektorzy mają gest! Yeah! Coś mi się zdaje, że się dzisiaj szykuje zabawa do rana. Alina? Zdrowie? Zdrowie wasze! Płyta po drugiej stronie lustra została ochrzczona. Halina, specjalnie zostawiłam sobie ciebie na deser. Powiedziałaś, to nie jest żadna tajemnica. W wywiadach podkreślasz, że to jest swego rodzaju przebudzenie. Jak słucham tej płyty, to czuję, to słyszę. Na scenie oglądam cię, to widzę, że dostałaś nieprawdopodobnych skrzydeł. Że to jest takie dziecko, które ci dało jakieś nowe życie, prawda? I możesz się wyżyć wokalnie, więc jak ty sobie myślisz, jak sobie projektujesz przyszłość, czego byś sobie życzyła? Ja bym sobie przede wszystkim życzyła, żeby spotykała takich ludzi, jakich spotkałam właśnie przy tej płycie na swojej drodze. Żeby każdy młody artysta, albo każdy funkcjonujący duży artysta również miał tyle szczęścia co ja, żeby nabrał skrzydeł i wiatru w żagle, ponieważ bardzo gorąco wszystkim dziękuję tym wszystkim, którzy przygotowywali płytę, którzy we mnie uwierzyli, czyli to jest właśnie Universal Music Polska, to jest mój management Monika Małyszek, którą uwielbiam też. Właśnie wielkie brawa dla Moni. Monia jest rzeczywiście od rana do nocy ze mną i dużo musi znosić. A są twoje ukochane fanki, które ostatnio pozdrawiałyśmy w radiu? Są. I chciałam strasznie również podziękowałam. Mój wspaniały fanklub, który naprawdę bardzo mnie wspiera. Dużo Gosiek tam podobno. Dużo Gosiek. One są i z nami dzisiaj i naprawdę pomagają również w organizacji. Także to jest naprawdę wszystko wspaniałe i bardzo dziękuję również mediom, które mnie wspierały w przygotowywaniu koncertu, które zauważają tę płytę. Wam, kochani, w szczególności. Bo wam...